pokażę Wam teraz, jak wykonać przypon, których tutaj używam. W pierwszej kolejności Camotex Semi-Stiff 35LB. Ściągam około 5-7 cm otuliny, co już uczyniłem, i wiążemy pętelkę, i to będzie nasz włos. Następnie zakładamy przynętę, na którą będziemy łowić. W moim wypadku jest to oczywiście 20 mm Decryl i do tego pływaczek Pitch & Pepper 16 i stoperek. O, kuleczki mamy założone, długość włosa odpowiednia. Następnie odcinamy pożądany odcinek plecionki. W moim przypadku to będzie około 30 cm. O. I mniej więcej takiej długości będzie nas przypon, odejmując oczywiście jeszcze oplot wokół haczyka. Następnie rurka silikonowa, około 3-4 mm. Igiełka do zaplatania LED-kora nam się tutaj przyda. Zakładamy rurkę na igłę. O. I naciągamy na ucięty odcinek plecionki. I zsuwamy do przynęty. O. Następnie haczyk. W moim przypadku to będzie kurwszank rozmiar 4. I ostrze przekładamy przez wcześniej nałożoną rurkę silikonową, uważając przy tym, żeby nie przebić ostrzem plecionki. O. Ustawiamy włos w pożądanej pozycji. Ja z reguły robię to w momencie, gdzie łuk haczyka już ostrzej troszeczkę zakręca. Mniej więcej w ten sposób. I długość włosa sobie ustalamy. Następnie standardowo węzeł bez węzła, czyli od zewnątrz do wewnątrz. Przekładamy wolny koniec. Owijam około 5-6 razy. I z powrotem przez oczko haczyka od zewnątrz do wewnątrz. O. Przypon jest już praktycznie gotowy, ale ja lubię jeszcze sobie dodać pozycjoner. Pozycjoner na haczyki od 6 do 2. Nasuwam na oczko. O. On nie musi wchodzić tam na cały haczyk. Ważne, żeby złapał oczko i kawałek węzła. Wtedy fajnie, agresywnie pozycjonuje nam haczyk. Więc ryba zaraz po zastaniu przynęty ma go w dolnej wardze. Następnie rurka antysplątaniowa, która później zabezpiecza nam krętlik do szybkiej wymiany. Wspomogę się tu igłą. Zawsze to troszeczkę łatwiej. A po to mamy, żeby z tego korzystać. Nasuwamy na plecionkę. Następnie zwykła, najzwyklejsza pętelka, z tym, że ja wiążąc tą pętelkę, robię to w taki sposób i obracam ją tutaj, wtedy węzeł wychodzi nam jakby podwójny. I znowu pomogę sobie igłą, żeby złapać oczko. Przeciągam. O, wychodzi nam taka jakby ósemka. Zaciągam. Przepraszam za użycie zębów. Obcinamy wolny koniec. Naciągamy naszą rurkę antysplątaniową i przypon gotowy. Wszystkie ryby, które złowiłem na tej zasiadce, były dokładnie na taki sam przypon. Właśnie tego typu przyponów na 35-funtowej plecionce z haczykiem 4 lub 2, w zależności od rozmiaru przynęty. Mówię, tutaj jest 20 plus 16, więc haczyk 4 w zupełności wystarczy. Jeżeli bym używał kulek 24, wtedy używałbym haczyka rozmiaru 2. Używam z reguły na dość trudnych wodach.
Tutaj łowienie nie należy do najłatwiejszych. Nie jest też ekstremalnie trudne, ale mamy bardzo dużo podwodnej roślinności, różnych liści w wodzie, kapelonów, trzcin, patyków w wodzie. Wiem, że ten przypon wytrzyma. Nie ma tu zbędnych łączeń, węzłów, nie wiadomo czego, co mogłoby osłabić nam cały ten zestaw końcowy. A długość, moim zdaniem, ani on nie jest długi, ani nie jest krótki, ale jest wystarczający, żeby nie zapadł się w mule, którego tutaj zresztą nie brakuje. Prawdę mówiąc, stosowałem wcześniej dłuższe przypony na muł, ale z czasem odkryłem, że po prostu karpiom nie robi to specjalnej różnicy i zacząłem stosować przypony długości około 25-30 cm, co moim zdaniem jest najbardziej uniwersalną długością.